Rozpoczynamy briefing wideo domu maklerskiego DMS Broker. Zapraszam serdecznie. Bartosz Sawicki, kierownik Departamentu Analiz. Dziś po południu bardzo istotne informacje napłyną na rynek, a będzie to przede wszystkim sprzedaż detaliczna ze Stanów Zjednoczonych. Wskaźnik w poprzednim miesiącu, zarówno na poziomie bazowym, czyli ten, który możemy porównywać do konsumpcji oddawanej przez dane o dynamice PKB, czyli konsumpcji z wyłączeniem wydatków na paliwa, z wyłączeniem wydatków na auta i z wyłączeniem wydatków na materiały budowlane, przed miesiącem wzrósł o blisko 0,9% miesiąc do miesiąca i generalnie w ostatnich miesiącach buduje bardzo pozytywny obraz konsumpcji w amerykańskiej gospodarce. Pozostałe wskaźniki przed miesiącem również bardzo silnie wzrosły, więc jeśli teraz mielibyśmy kolejne potwierdzenie tego, że Amerykanie więcej wydają i sprzedaż detaliczna rośnie, to byłoby to bardzo pozytywne, szczególnie w kontekście ostatnich słabych danych z rynku pracy, które nieco niepokoją uczestników rynku i które część inwestorów może interpretować jako początek dłuższej zadyszki amerykańskiej gospodarki. Dlatego też dzisiejsze odczyty będą ważne. No, należy pamiętać także o jutrzejszym posiedzeniu FOMC i to będzie ostatni, oczywiście bardzo ważny odczyt, który ma szansę w dużym stopniu ukształtować oczekiwania w stosunku do perspektyw amerykańskiej gospodarki. Jeżeli chodzi o notowania, to przede wszystkim warto zwrócić uwagę na euro-dolara, który po korekcie w kierunku 1,13 naszym zdaniem będzie zmierzał w kierunku 1,12. Dodajmy, że w ubiegłym tygodniu rekomendowaliśmy sprzedaż euro-USD, no i ta rekomendacja cały czas jest aktywna. Uważamy, że w najbliższych kilkunastu godzinach dojdzie do aktywacji zlecenia Take Profit, które znajduje się przy 1,12. Na pewno nie warto jednak sprzedawać przy obecnych niskich poziomach cenowych euro-dolara, tym bardziej biorąc pod uwagę to, że już jutro posiedzenie amerykańskich władz monetarnych. Bardzo godne uwagi również są notowania niemieckiego indeksu blue chipów, który dziś, proszę Państwa, spada już piąty dzień z rzędu i tak naprawdę kolejny poziom wsparcia znajduje się, taki bardzo istotny, dopiero zdecydowanie poniżej bariery 9500 punktów. Przy okazji spójrzmy jeszcze na niemieckie 10-letnie obligacje skarbowe. Tutaj rentowność osuwa się do rekordowo niskich pułapów. Po raz pierwszy w historii jest ujemna. No i to bardzo dobrze obrazuje, jak silny napływ kapitału od ryzykownych do bezpiecznych aktywów obserwujemy w ostatnich kilkudziesięciu godzinach na rynku. Kolejne tego potwierdzenie to niestety kurs euro-PLN, który jeszcze tydzień temu testował okolice 4,31, tam przebiega 200-sesyjna średnia ruchoma, no i w dosłownie 4 dni wystrzeliło ponad 10 groszy. Złoty jest najbardziej wrażliwą z walut zaliczanych do grupy Emerging Markets, jeżeli chodzi o ekspozycję na Brexit. Jeżeli dodamy do tego, że cały czas umacnia się jen, że cały czas umacnia się frank, no to niestety pochodną tej drugiej tendencji jest fakt, że CHF PLN jest już bardzo blisko 4,10 zł, no i są to poziomy jedne z wyższych w 2016 roku. Uważamy jednak, że ta para, że CHF PLN będzie pewnie jedną z tych par, które najmocniej pozytywnie, czyli spadkowo odczują pozostanie Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, no ale te rozstrzygnięcia dopiero pod koniec przyszłego tygodnia. Z mojej strony to wszystko. Jeszcze raz dziękuję za uwagę. Życzę samych udanych inwestycji.